To naprawdę był bardzo trudny show od strony organizacji, ponieważ no, po raz pierwszy w historii polskiego boksu na pewno, być może i sportu, transmisję live przeprowadzały trzy platformy telewizyjne równocześnie, więc od całego początku organizacyjnie było to bardzo trudne przedsięwzięcie. No, do tego doszły po drodze pewne kłopoty, które Państwo doskonale wiecie, z Dawidem Kosteckim. Mieliśmy wspaniałych partnerów, Square Ring, John Wirt, Gordon Jr., naprawdę fantastyczni partnerzy. Razem żeśmy przez to wszystko przeszli, ale było to bardzo, bardzo trudne. I to było to wszystko, co najczęściej kibice nie myślą, że się odbywa przed galami, tylko widzą same gale. Natomiast no, gala myślę, że w tej całej sytuacji bardzo udana. Trzech wspaniałych pięściarzy ze Stanów Zjednoczonych, trzy naprawdę wielkie nazwiska. Absolutna legenda, bohater, jeden z twórców w ogóle popularności boksu zawodowego na świecie, Roy Jones Jr. w Polsce. Ja przyznam szczerze, że podczas tego całego procesu organizacyjnego kilka razy miałem takie momenty, dzisiaj po raz ostatni w ringu, jak czekaliśmy na wyjście Roya do ringu, że w tym momencie tak jest coś, aż się zastanawiam, czy naprawdę nie śnię, że stoimy w Polsce, jesteśmy na ringu i Roy Jones Jr. za chwilę wejdzie do tego ringu w Polsce. Coś zupełnie niewyobrażalnego. Dlatego mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą walkę Nita Campbella z Shotem. To, co w tej walce mi się bardzo podobało, to to, że Krzysio Shot wyszedł bez specjalnego strachu, bez specjalnego spektrum swoje. Walka poszła w dobry dystans, 3-8 rund, twardego, dobrego boksu. Naprawdę gratulacje dla Krzysztofa. Nate Campbell to jest gwiazda boksu światowego. Potem odbyła się, myślę, że bardzo ciekawa, emocjonująca walka Artura Szpilki z Jamilem McLeanem. Artur po raz pierwszy boksował z kimś, kto waży 124 kg. Sam przed chwilą mówił, dopiero poczuł, co znaczy taka no, prawdziwa wielka waga ciężka. I myślę, że to była po pierwsze dla kibiców bardzo ciekawa walka, po drugie bardzo ciekawy materiał dla nas, dla sztabu szkoleniowego, dla nas promotorów, ponieważ no, to, że wynik jest pozytywny, to wszystkim nas bardzo cieszy, ale ponieważ no, my stawiamy przed Arturem naprawdę bardzo ambitne cele, to my nie szukamy pozytywów w tej walce, tylko szukamy rzeczy, które były zupełnie niewłaściwe. Co trzeba poprawiać, czego Artur się musi uczyć. Przeboksował pierwsza, rzucił 10 rund w dużym tempie, bez żadnego problemu. Myślę, że jest to bardzo, bardzo była ciekawa, ważna walka. I tak jak mówię, jak zamrze na opinia, usiądzie z Arturem, emocje trochę opadną i panowie będą szukać nie tego, co było dobre, bo to wiemy, tylko tego, co powinno być lepsze niż było. Tak, panie Arturze? Tak. Na tym to właśnie polega, jeżeli w sporcie się stawia bardzo ambitne cele, bo mierzymy dużo, dużo wyżej, taka jest prawda. Jeśli chodzi o walkę wieczoru, podobnie jak Artur, miałem problem, no bo Roy jest także moim wielkim idolem. Oglądałem na żywego walkę w Seulu. Panie Robert Chuck. Nie, ja myślałem, że powiedziałeś panem. Wszystko jest w porządku. Wracam do głosu, dziękuję. I też miałem problem tak jak Artur, ponieważ no, serce się trochę kroiło, bo z jednej strony zawsze kibicuję bardzo mocno Polakom. Znam Pawła od dawna. Fantastycznie się zachował, przyjął mega wyzwanie, naprawdę zrobił no, 200% tego, co chyba ktokolwiek od niego mógł oczekiwać, stoczył fantastyczną walkę. A z drugiej strony, no Roy, no, na wszystkich wielki idol. No. W 1988 roku oglądałem jego walkę w Seule, go okradziono ze zwycięstwa. To było lat, wiemy ile, i to było wielka igrzyska, to były wielkie igrzyska olimpijskie także dla Polaków, cztery brązowe medale w boksie. Jeszcze mój nieżyjący ojciec był szefem polskiej ekipy bokserskiej wtedy. Pamiętam to, no byłem dzieckiem, tak miałem 15 lat, jak to oglądałem. I serce się kroiło. Nie jestem w stanie powiedzieć, tak naprawdę ocenić werdyktu, ponieważ no, były za dużo emocji. Natomiast walka była bardzo wyrównana, bardzo zacięta. Myślę, że obydwaj pięściarze pokazali naprawdę wielki kurs bokserski. I to jest fantastyczne, to jest to, co właśnie kibice oczekują. Czyli wielkie emocje, wielkie umiejętności i zażarta walka. Bardzo jeszcze raz chciałem podziękować całej grupie, Royowi, Nate'owi, którego zawsze poważam, i jest bardzo dowcipny. Who was hurt during the Szpilka fight? Me? No, I was in very good shape. Nate jest fantastycznym facetem, bo zawsze bardzo poważam i cały czas dowcipkuje. He is smart. He should be smart. His future world champion in heavyweight division. He must be smart. I chciałem bardzo jeszcze raz wszystkim podziękować Johnowi Wiltowi, który naprawdę zrobił straszną robotę. Państwo sobie nie wyobrażacie, ja w ogóle wszystkich
w całej korespondencji pomiędzy wszystkimi stacjami telewizyjnymi, wszystkimi stacjami kablowymi w CC umieszczanych w mailach i powiem szczerze, że tych maili prawdopodobnie w ciągu ostatnich 2 tygodni, nie wiem, ale pewnie było około 1000, nie do czytania zupełnie. Pan Wild, który tak skromnie tam siedzi, po prostu stworzył podwaliny pod, myślę, profesjonalny pay-per-view w Polsce. Na razie oczywiście to są wszystko próby, wszyscy się tego wszystko uczymy. Słyszymy głosy negatywne kibiców, no nie dziwnego, no nagle coś, co jest za darmo, nagle organizatorzy chcą, żeby było płacone. Natomiast to jest, proszę Państwa, jedyna szansa, mówię to po 12 latach organizowania boksu zawodowego w Polsce, to jest jedyna możliwość, żebyśmy mieli pieniądze na to, żeby sprowadzać takie gwiazdy do Polski. Nie ma po prostu innej. Więc krótko mówiąc, albo co jakiś czas odbędzie się mega duży event w systemie pay-per-view i będą mega nazwiska, mega sport, mega walki, albo po prostu tego nie będzie. Wszystkim tak to już na koniec, bo się strasznie rozpędziłem. Jeszcze raz Paweł Łażewski, wielkie gratulacje, mega szacunek za przyjęcie walki, za tak twardą walkę. Tomek Babiliański, współpracujemy razem, jak widać, trzeba współpracować, trzeba szukać wspólnych rozwiązań po to, żeby w naszym kraju rzeczywiście coraz większy sport gościł. Bardzo szacuję. Pomagasz, proszę.